Witajcie nasi widzowie. Witajcie kochani. A gdzie będzie jedziemy? A dzisiaj mamy taki dzień trochę od samego rana. Słuchajcie, jedziemy z Mają. No. Do fryzjera. Majcia jedzie do fryzjera. Później jedziemy. Czekaj, bo Becia będzie. Nic nie będzie widzieć. Muszę okulary sobie przetrzeć. U nas kwitnie ten. Jak to się nazywa? Żołędzie i tak kspylą, że normalnie szok, nic nie widzę. No, a powiedz coś o tej obroży Foresto. A, bo tam ktoś mówi, dlaczego dla pieska nie kupimy obroży Foresto. Nie wiem, ale to jest właśnie to, jak są jacyś nowi widzowie, nie oglądali wcześniejszych filmików, no i trzeba czasami powtórzyć jeszcze raz. Czyste obroże Foresto, przez krople, znaczy nie samo Foresto, tak, tylko w ogóle jakieś inne, bo to działa naprawdę praktycznie każda obroża i każde krople działają na tej samej zasadzie, to nasza Majcia ma bardzo częste ataki padaczki. Tak. I pan doktor powiedział, że w żadnym wypadku mamy jej nie zakładać obroży, ona nie może ani obroży, ani kropel, ani tabletek przeciw pchłom, bo są też tabletki. Ona ma wtedy bardzo dużo częstsze. Przeciwpadaczce. Co? A i pchłom. No. Tak. A no, już kupowałam ostatnio. Tabletki są? Tak. Na pchły? Tak. I one po pół godziny, a Majka ma atak padaczki. To ona ma wtedy nie lekki atak padaczki, aha, tylko ciężki. I on powiedział, że w żadnym wypadku, mówi, to jest spowodowane tym właśnie, że one podrażniają układ nerwowy. No, a ona już ma coś nie tak, bo ma padaczkę. I w żadnym wypadku nie możemy podawać, dlatego my ją, to wychodzi nas dużo drożej, bo my ją musimy szczyc, żeby właśnie widzieć, czy są kleszcze i czy są pchły. A pchła to jeszcze mały pryszcz, z pchłą można żyć, ale z kleszczem raczej nie, bo... Podzielimy się krwią. Tak, bo ta psia Borelioza nie ma na nią tego szczepionki. Bo ja bym Majcie zaszczepiła. Ale nie ma po prostu. No, widać, że był weekend. Bo przy Biedronce wyrwali znak Biedronka całkowicie z tego, z ziemi. Ale to musi samochód uderzyć. Może samochód uderzył, tak, bo to jest z betonem, nie? Tak, wątpię, żeby to ktoś wyrwał taką. Ale jak można tego nie zauważyć, nie? Wiesz, w weekend to no, może to być różnie. No dlatego ja chciałabym, pewnie dałabym obroże i koniec, tak? Zapłaciłabym raz, a nie wiecie, tyle pieniędzy. Ciekawe, ile teraz kosztuje ten szczyżenie. Bo to ze szczyżeniem też coraz drożej. Zresztą wszystko jest coraz droższe. A, i słuchajcie, i umówiłam się do nowego fryzjera. Do nowego fryzjera się będzie umówiła. Idę 7. 7. A, i teraz już wam powiem. Te plastry, które mam, powiedz, dwie noce miałam na buzi, co nie? No. Te z tym lekarstwem takim. Słuchajcie, opuchlizna. W ogóle przez dwa dni zeszło, no. Praktycznie wszystko zeszło. Wiem, że będziecie się pytać, co to za plastry. Ja wam wkleję tutaj, wkleimy zdjęcie, jak one wyglądają. Tylko ja mówię, ja nie jestem lekarzem. Mi one pomagają. Ja wyleczyłam w tamtym roku, co nie? To ugryzienie i to też nie wiadomo, w tamtym roku to nie wiem, co mnie ugryzło, czy to była myszka, czy to był pająk. A w tym roku wyleczyło mi jeszcze nie, ale... Ale Artek! To dużo ładniej wygląda niż ten. No, niż było, no. Niż wyglądało. Dobra. Tu idziemy. Tam. Żeby nie widziała nas. Nie ma jej. Jak to nie ma? Musi być. Nie ma. A chyba, że BM-ką przyjechał. Nasza pani fryzjerka. Tak.
Majcia zasuwa do fryzjera. Majcia już się nie odzywa. Byliśmy w Kiku. Tak. Wjeżdżamy na wczasy, to trzeba było sobie spódenki kupić. Ale wyciera. Ale żeś ich teraz ten uraczył ładną szyfą. Słuchajcie, żeśmy pokupowali, ja sobie kilka spodenek różnych. Tak. Becia coś tam kupiła, Becia ja wam pokaże. Kupiłam spodenki i spódniczkę taką. Taką na lato, ale to pokażemy wam w domu. Spodenki moje kosztowały 30 zł i spódniczka też 30 zł. No, teraz jedziemy na Przok. Zawieź naszą kosiarkę na zło. Tak. No. Co? Będziesz mówić o tym? W kontakcie jak szybko? Słuchajcie, wiecie co? Pomyliłam się, nie tą kartą zapłaciłam. Co trzeba? Chciałaś zapłacić. No chciałam zapłacić. Bo zapomniałam, że na tamtym koncie po prostu nie ma pieniędzy jeszcze, co nie? No i jak to się nazywa? I wyobraźcie sobie, zapłaciłam drugą kartą, wszystko ok. A obydwie karty w tym samym banku. I wsiadłam do samochodu, to ile minęło? 2-3 minuty? 2 minuty. I już do mnie dzwonił pan z banku, że na tej karcie była transakcja odrzucona, czy czasami nie zginęła mi karta. No, czy wszystko w porządku? Czy jest wszystko w porządku, czy trzeba kartę czasami nie zablokować? 2 minuty później tak, już dzwonił z banku. 2 minuty już później do mnie dzwonił z banku. Że... Normalnie jestem w szoku. Tak. Czy wszystko w porządku z kartą? Czy nie zablokować czasami? Także ja jestem normalnie w szoku. Taki no, bank, bank to się jednak spisuje. No. Taki bank to ja rozumiem. I zaczyna u nas padać. Ale załatwimy jeszcze Przok. Jeszcze tak. Musimy załatwić tego Rossmana. No, pa, bo mamy zamówione te karmy. W Rossmanie zamówione karmy dla Bartusia. Dla naszych zwierzaczków. Tak, dla Bartusia i Majeczki są karmy. Ale słuchajcie, jak karmy poszły w górę. Normalnie szok. No, zobaczcie, czy może ominę. Jak poszły w górę. Nie widzę tak bardzo. Ty myślisz, że tak widać? Okej, co jeden ten tylko. Bo akurat jest taki zakręt, wiesz, i ja po prostu nie widzę. Nie, jadą. Nie ma co. A, wjechał z tej strony. Czekaj, nie, bo on wjeżdża tyłem. Ale zawinął. No. Ale ten gościu się nakręci. Nie, po mieście. No. No i normalnie zadziwił mnie ten bank. Tak. No, taka akcja. Że coś takiego się... A prawdę mówiąc, no, zadziwił, wiecie, dlaczego też nas? Bo pierwszy raz się zdarzyło to, że chciałam zapłacić, a nie było tyle środków na koncie. No, tak się przydarzyło. No. A dlaczego się przydarzyło? No bo był pierwszy, drugi, trzeci. Byli goście, no. Tak, i nie, no i przelewy nie poszły, bo wiadomo. Także dzisiaj przelewy pójdą to dopiero po 16:00. A jest dopiero godzina przed 12:00. Więc dlatego. No, odbierzemy Majunię. Kaszelek. To chyba pojedziemy dzisiaj na Formozę, ale nie obiecuję, że dzisiaj, nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, żeby tylko fest nie padał, bo tak jak teraz kropi, to jeszcze może być, bo jak będzie padać, no to raczej nie pojedziemy. Później zabierzemy was na Moczyń. Tak. Sobie spodenek i w Kiku są naprawdę fajne. Fajne jakościowo. Niedrogie. Niedrogie. Spodnie na ryby długie sobie kupiłem, żeby nic nie gryzło i nie było zimno. Bo to różnie w nocy bywa, nie? Tak. Tam są elektronarzędzia.
przyjdzie pan. Nie wiem właśnie. Idę się zapytać. Przyjdzie pan. Czy to można, czy nie można? Kosiarka zostawiona. Tak. Pan kazał wyrzucić na gabaryty. A czemu? Nie wiem. Wszystko jedno, grunt. Wszystko jedno, grunt, że grunt tu wzięli i koniec. Także nie wyrzucać nic do lasu. Tak. Wszystko można tu przywieźć. Opony. Tak, nic nie musicie do lasu wywozić. Gruz. Gruz, wszystko. Tak. 4 opony w roku można oddać. A pan nawet nie spisał nas, że przywieźliśmy, nie? Tak, dlatego ja uważam, że lepiej tu wywieźć niż do lasu, bo tu można i to jest, słuchajcie, to jest za darmo. Tylko tak. Przywieźć. Oni materiały wtórne odzyskają, mieć to wszystko. No kurczę, o za tym. Za tym. Muszę się tu zmieścić. Trzeba się nie zmieścić. Dobra. Jedziemy gdzieś, poczekamy już na naszą Frudzie. Aż nie, to już do Rossmana teraz. A jeszcze do Rossmana, kurczaki. Do Rossmana i z Rossmana dopiero po Frudzie. Tak, bo to jeszcze z 15 minut. No, także jedziemy po karmy i Frudzie. Idzie nasza Frudzie. No i co? Cichu, serduszko ma zrobione. I wyciągła 2 kleszcze. Tak? Tak. Gdzie miała? Na łapce pokazała, to taka gula się jeszcze zrobiła, żeśmy jej nie widzieli. I gdzieś tu miała, o. To tu moja małego, na łapce miała opitego kleszcza. Pazur jej jeden odpada. Mówi, on odpadnie. Mówi, nawet że wiem, bo my mamy po tą chorobę, co ona ma, co nie? Pazura. Pazurami. Także to się w domu obejrzy. Tam mówi ta górka tutaj też jej coraz bardziej mówi, jest coraz większa. Ja mówię, wiem, no to co my poradzimy, no. No nic nie poradzę. Maja, nie kop. No i się umówiłam już na następną wizytę. Także teraz będziemy wszystko widzieć. To nie? I na koniec poczekaj. Mamy teraz maj, czyli na początku lipca się umówiłam już. No i co? I zabieramy was na przyjażdżkę. Tak, tak, jedziemy. I oglądajcie do końca, bo po przyjażdżce będzie Becia prezentować ciuchy. Tak, no pokażę wam, co kupiłam. I dla Majci, i dla Bartusia. Tak. Tędy jeszcze nie jechaliście. Nie tędy jechaliście. Z kim? No z nami, no z kim? Uuu, panie. Jedź pomału. Bo tam jest kamień. No widzisz? I co z tego? No jadę pomału, no czemu ty piskasz? O, myślałam, że lusterka. Przeszłaś pod lusterkiem, nie wiem. No, ale ten to bym już nie przeszło. Ty byś tu nie przyjechał. Nie, no gdzie? Ja bym się w ogóle nie zmieścił. No. Frudzia miała 2 kleszcze, no. Patrz, 5 autobus już tu widzimy, jak tu stoimy z pół godziny, nie? Podmiejski. Stop, Becia, stop, Becia. Wiem, tu trzeba się... Bo tu się czają. No. I tu? Tak, w lewo. Na dole jest przystań kajakowa. Ale teraz jest zamknięte. Bar elektrownia. Tu na pewno nie byliście. Nie. No i przed nami osiedle Bemowo, żegańskie Bemowo. Tak, Bema. Czekaj, a tu można przyjechać.
się kończy droga. Tu mają bloki budować jeszcze. Mitrowy obraz z tego osiedla. O, tu jedź w prawo. Z tego osiedla wyobraź sobie, jak teraz ktoś by miał jechać do szpitala. To jest kawał drugi, na drugim no, końcu miasta. Parę kilometrów, patrzcie. Ale ty nie każesz jeździć, Arty. Jedź! Po takich dziurach. Jakie dziury to? Czy masz ciężarówkę? No to nie jest terenówka, tylko ciężarówka. No to wszystko jedno. Wszystko jedno. A ty nie widzicie, ile bloków jest z tyłu jeszcze? No widzisz, tu jeszcze mają budować, bo jeszcze są wolne te. No jeszcze są wolne. A tu nie zrobili tej drogi, no. O. Widzicie? Tu nie byliście nigdy. Tu bloki, tam bloki. To są TBS-y, co nie? To są TBS-y. Tak, to są TBS-y. Multum tych bloków. Już dosyć duże osiedle jest. Tak. Tu jest fajny bar. Tak, tutaj z prawej strony. Czasami obiad żeśmy kupowali. Bardzo dobry dają jedzenie. Zapomniałam, jak on się nazywa, ale dobre. Wściekła pirania. Wściekła pirania. No, żabka jest. Mają na miejscu. Nawet nie pisze. Restauracja. Na górce? No. No i tu taki ogromny blok jest. Nie, to no. Ze 100 mieszkań, jak nie więcej. No, tam nie ma jeszcze przyjazdu w prawą, ale tam będzie droga. Łącznik obwodnicy. Tu takie różne firmy. No. Tu tutaj na ten. No, widzicie? Tu są jeszcze właśnie. Tu są bloki. Jeszcze bloki. Żagańskie TBS. Tak jest. I jedziemy. Teraz już chyba jedziemy do domu, żeśmy przyszli. Na Formozę jedziemy. A na Formozę, dobra. Cały czas kropi, ale to dobrze. Mhm. Bo przynajmniej nie jest. Z lewej strony sala sportowa do squasha. I basen kryty. A za salą. A widzicie, rura, zjeżdżalnia, basen kryty. A my kręcimy w prawo zaraz. Też bloki. O, kapsel. Tanio, wódka, piwo, czeskie piwo, wino. Alkohole, że myślicie. Siemano. Coś nam kiwał. Jedziemy. Jedziemy, Becia wiezie nas. Becia nas wiezie. Będzie zabawa, będzie się działo. Nie będzie żadnej zabawy, ty. Będzie nas wiezie do lasu, będzie nas wykorzystywać. Na Pszczołku już byliście dzisiaj. Tak, byliśmy już. To był kiedyś serwis Fiata. Ale jak to w Żaganie zbankrutował. No i teraz z Pema, osiedle Pema Żagań. Jedziemy na Fors Koloniek, albo Kolonii Laski. Albo Formozę. Albo Formozę, jak zwał, tak, zwał. Bo to są różne nazwy. O, tam gdzie ten wyjeżdża. Nie tam. To jest tam. Tam mamy jechać? Tak. No Formoza jest tam. Tam, w prawo. A ja ci mówię, że tam moja ciocia mieszkała. W prawo. I zawsze jechaliśmy. Dobrze, w prawo. Ale ty jesteś uparty jak osioł. Co, zobaczysz, jaka ulica tu będzie. No to co z tego, Węglowa? To jest ta, no właśnie, mieliśmy jechać tą ulicą. Ja wiem, jaka to jest ulica. Tu nic nie ma. No, ale będzie. Ślepa ulica, tu nic nie ma. To nawrócimy, jak nic nie będzie, no.
Nie, nie możesz mnie raz posłuchać? To ja będę musiała nawracać. No. A nasza Wicka gdzie mieszkała? Na Węglowej. No. Chciała zobaczyć stare śmieci. I tutaj się jedzie do źródełka Dony. Tylko, że nie pójdziemy, bo tam jest mostek z takiej kratki. Ażurowej takiej. Ażurowej. No i Majunia niestety, jej pazurki ma chore i ona nie będzie po tym chodzić. Ona nie przejdzie. Bo zaraz pogubi pazurki. O, widzicie? Tu też jest dzielnica Węglowa. Żaganie. Też w Żaganiu jesteście. Mówię, no tak po prostu. A tu z prawej strony tylko lasy. Cicho, Majunia. Ja wiem, że ci się już tu podoba, ale grzybków nie ma jeszcze. Gdzie stare po niemieckie bloki? Po lewej stronie. Po lewej stronie. Aha. Tak, to wszystko po niemieckie. Nawet nie myśleliście, że jeszcze jest jedno takie osiedle w Żeganiu. Ale jeszcze większe. Ale Kolonia Laski to tam jest jeszcze więcej. Tam też są po niemiecku. To jest Kolonia Laski. A tam co jest? Też. No. No, ale to jest mówię, to samo. To tam. No to tam pojedziemy zaraz. To tam jest jeszcze więcej tych po niemieckich domów. Pojedziemy ulicą obwodową, która będzie w przyszłości obwodnicą miasta nową. Do 40. Nie wiem, kto by się tu rozpędził więcej, nie? Kto by się bał? To... No i tam dalej będzie szkoła. Co nie? Ja tu nigdy nie byłam. No widzisz. Tu mamy obwodową. Majunie, cichaj. Cichaj, ryba, cichaj. Ulica cicha? Cicha. O, Majcia, cichaj. Widzisz, i tam jest koniec. Tam zamknięte jest. No ja wiem, dlatego, bo tam jest przejście tylko kładką. No, zobacz, tu jakiś zakład był, widzisz? No. I to zaraz gdzieś nawrócimy sobie i pojedziemy. Tu nawrócę. No, tu sobie nawrócimy. Tam dalej jest podobno przejście właśnie na ten mostek. O, tu jest, gdzie nawróci nawet. Nawet. Ciekawe, co tutaj było, ja nawet nie wiem. Tam na dole była ta... Jeszcze jedna osada, ta piękna dolina, tam na dole, za bramką. Ale to trzeba by było kiedyś z nią iść. A to na pieszo, no ale... ale tam jest ten mostek. No także nasza Wicka chyba zadowolona, widzi swoje rewiry. Tak, dużo osób właśnie do nas pisze, którzy tu mieszkali. Patrz, tu będzie się znów... Ktoś będzie się budował. Którzy tu mieszkali. Teraz wam pokażę drugą stronę, te lasy. I jak to się nazywa? Po prostu mówią, jak fajnie, że jeździcie i pokazujecie jazdy w swoje stare te, co nie? No, stare ulice, śmieci. Mówi, stare śmieci oglądam. I to ma ósme pierwszeństwo. Tam mam pojechać? No możesz spróbować, ale nie wiem, czy nie będzie dziur. Nie, wolę tamtędy. Ale tu też dojedziemy. Tak? No to aha, dobra. Bo to jest kostka, ale widziałeś, że tej drodze, co teraz wjeżdżamy, mamy ustąpić pierwszeństwa, nie? Ale co to takiego jeździ, co? Patrz, kostka, stara niemiecka droga. No, kostka jest pod spodem. Ale dziura na dziurze. Kostka się skończyła. Dobra, wyjedziemy z tych dziur, to pokażemy dalej. No i przejeżdżamy właśnie, kończymy drogę obwodową. Ona jeszcze tam dalej leci. I wjeżdżamy na Force Kolonie, tam co Becia wam chciała pokazać tylko. Tak. Patrz, widziałaś, że to takie są cuda? Nie, tak. W życiu nie byłaś, nie? Mieszkasz 120 lat w Żeganiu, a nie byłaś tu. Bo nigdy nie musiałam. Tu, w prawo. Jest ulica Wesoła. Czy nasza pani mieszka na Wesołej? Nie. Czy na Węglowej? Nie wiem. Wszystko jedno? Bo pokażemy też i tą. O, coś o torach mówiła. No to tu mieszkała, na Wesołej. No bo coś o torach tam, znaczy mówiła, pisała. Pisała. Tu macie domki. A tak, bo tu będzie szkoła. Kościół.
Jaki kościół? Ale to pokażę wam, jak będziemy wracać. Co nie? Ale to nowy, bo nie było tego kościoła. No. Szkoła. Szkoła. Chopek. To żeśmy chyba popitolili, bo to tu jest chyba źródełko. Nie. Tu będą te uliczki różne, co nie? Boczne. Też zaczyna padać. Ja już się w ogóle pogubiłem. My tu tak rzadko jesteśmy. No. Nie, te uliczki będą jeszcze tam dalej. Tak, ja wiem, że były inaczej te uliczki. Wesoła. Tu by trzeba było wziąć ten mapę, wiesz? Patrzcie, i to jest żagań. Tak, to jest wszystko żagań. Dlatego mówię, no on jest tak rozciągnięty w każdą stronę, że... No. No, a z prawej strony jak zwykle co? Las. Las. No to jeszcze tam pokażemy wam Formozę. Patrzcie, jaka duża dzielnica. Ci, co tutaj mieszkali, to nie z chęcią to obejrzą. No, jak? Dużo ludzi tu kiedyś mieszkało. Patrz, jak to się jeszcze ciągnie. No, dlatego... Ale ja tu nie byłem, ojejku. Nawet nie pamiętam, jak te ulice są. Ale dużo domów pobudowanych. Boże. A tam już chyba koniec. Patrz, jak tu autobus zajeżdża. Autobus tak, ale też... A, tu jest mostek. Tu jest ten mostek. Patrz, widzisz, no. Podjedź bliżej całkiem. Zobaczymy, że kładkę zrobili. Tu jest ten mostek, a nie tam. A, to żeśmy się pomylili. Moja wina. Ja to coś właśnie mówiłam, że coś nie tak. Moja bardzo wielka wina. Pomyliłem się. Widzisz? Burmistrz miasta Kowa zrobił tą kładkę. Kloni Laski serdecznie dziękują. A, zrobili kładkę. Ja myślałem, że jest ta. Na dole płynie sobie rzeczka. Patrz, jaki tam most fajny. Tam, kolejowy. No, jesteśmy w Żaganiu i wchodzimy do lasu. No i tam dalej się idzie. Do źródełka kiedyś wam pokażę. Jeżeli ta pani, co do nas pisała, Wicka, to ona tu mieszkała, to powiem wam, że mieszkała w pięknym miejscu. No, nad tą rzeką tu. To jest rzeczka, a jak ona wygląda? Rzeczka to chyba Czerna. Nie wiem, ale piękne, no tak piękne miejsce, że sama bym tutaj zamieszkała. No, te ostatnie domy nad samą wodą. Nad samą wodą tam, no pięknie. Strągi, wszystko pływają. My też mieszkamy nad rzeką, ale no w bloku, co nie? No, ale tu mają cisza. Tak, pięknie. A, to źródełka. Dzisiaj nie idziemy, zrobimy oddzielny film o źródełku. Bo jak... właściwie nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść za tą kładką, nie? Tak, ale później to weźmiemy. Ale już nam majcie. Pani wytłumaczyła, weźmiemy majcie i nakręcimy. I musimy, słuchajcie, wziąć, bo no, są różne robaki, tak? No, nie chcemy wchodzić, bo lata tego. Musimy wziąć coś, żeby się popryskać. No. Nie chcę, żeby Becia znowu wyglądała jak Angor. A nie jak Angor, ja przecież miałam spuchnięte. A nie, Angor, no, a Angor ma czerwone oczy. Ja tak jak ja się wykąpię, to mam takie, nie? No i teraz macie z lewej strony tak. Wesołą. Zobaczcie. Zobaczcie sam las. Sam las. Ale oni to dobrze mają. Konwali nie ma. Bo to chyba za późno już, nie? Tak, mi się wydaje, że u nas na działce, bo my mamy konwalię na działce i one już przekwitły. Także Wicka,
Mamy twoją ulicę. Jeszcze pojedziemy na tamte boczne, pokażemy, ale tylko z boku. Nie będziemy w nie wjeżdżać, bo one są praktycznie wszystkie takie same. Tak, tam jest chyba 3 czy 4 takie wjazdy. No. Ja tu kiedyś jeździłam do cioci, ale to było dawno temu. Ja dzieckiem byłam, więc... Ty byłaś dzieckiem? Nie. Czekaj, gdzie ten kościół? To tu? Tu. Ale to taki... Ale malutki, no. Taki. Malutki taki. Ale jego tutaj nie było. Patrz. Szklarnie. No, widzę właśnie. Kwiatki sprzedawali. Tu chyba kiedyś sklep i tu moja ciocia pracowała. Tu jest sklep spożywczy, no. Tylko teraz my jedziemy nie... prosto. Aha. Myśmy przyjechali stąd. Stąd. I można jechać tam, ale po co, jak można jechać tu? Tak. To się nagadałem, nie? Wiem, bo właśnie nie pamiętam, się chyba w tym sklepie moja ciocia pracowała. To kiedyś był, nie wiem, PSS albo GS. Jest chyba, bo to tak... Był jeden sklep. Czekaj, bo tu stop jest. Tu jeżdżą pociągi? Patrz, czy tam coś jedzie? Nie. Teleekspres. A, i tu można pojechać w prawo. Tak, bo tu jest wjazd. Tak. I my tu wam jeszcze pokażemy parę uliczek takich. I tu jesteśmy jeszcze dalej i dalej w żaganie. Tak, i dalej w żaganie. Ślepa uliczka, to nie będę jechać. Widzisz tam? Mhm. Tu jest więcej takich uliczek. O. Tak. Widzicie, ile bloków takich starych, po niemieckich? Tak, to są po niemieckich wszystkie. Wszystkie są praktycznie takie same. Tu gdzieś moja ciocia mieszkała. No. Kojarzę, tu. Bo raz chyba tam byłem. Tu gdzieś mieszkała. Naprzeciwko tego lasku? Słuchaj, ja nie wiem, czy czasami nie tu. Nie tu, bo tu ten bliźniak. Tu. No. Tak, Nurtowicza 6. Narutowicza. A widzisz? Tak. I tu macie ulicę i w prawo. Tak. I do lasu, a my sobie wyjedziemy tu i zobaczycie, gdzie jesteśmy. Tak, na Narutowicza 6 mieszkałam. O, tu zburzyli pół bliźniaka. No, pan przy tym. Chyba pojedziesz prosto i fruzie weźmiemy, nie? Patrz, gdzie my jesteśmy. Patrzcie, widzowie, gdzie jesteście. Na stalagu. Tak, a wyjechaliśmy na stalag. Czekaj, wyjadę. I weźmiemy fruzie. Tutaj ją wypuścimy. Podejdź tam, w ten, będzie widać stalag naprzeciwko. Ale was dzisiaj obwieźliśmy. No. Po wszystkich hektarach. Tu chodzimy nieraz na grzybki. Z Becią będą grzybki, to będziemy chodzić. I tu wiecie. Akurat na wprost macie barak i obóz jeńców alianckich. Sześciu z żagania. Sześciu z żagania. Dobra. Idziemy z Majunią i widzimy się na pokazie mody od Beci. No i witajcie, pokażemy wam nasze zakupy. Tak. Takie pierw Artura, a zakupy 40 zł. 40 zł, mhm. Rozmiar XXL. Tak. Takie. O. Fajny materiał. I fajne jest to, że każdą kieszonkę jest, o, widzicie, na zameczek. Jedna i druga kieszonka jest na zameczek, także jak gdzieś się pójdzie, to z tyłu nie ma kieszonek. Materiał od spodu wygląda tak. O, z gumką i ze sznurkami. Troszkę większe zawsze bierzemy, bo ja używam suszarki, co nie, do ciuchów, bo suszarka ładnie zbiera, co, sierść. Mhm. No co, no. I jak to się nazywa? I wtedy nam się ciuchy trochę kurczą po suszarce, więc zawsze wolę wziąć większe. Tu też jest XXL. Tak. Te spodenki kosztowały 45 zł. To są takie na... Na ryby będą. Na ryby. Też mają dwie kieszonki.
Fajnie, fajnie nawet tu tak zrobione, także to nie jest jakaś taka... Nie, ten w Kiku naprawdę są dobre jakościowo. Patrz, ci te się schowały. Sznurki, bo rozciągłem. A, i to ja wyciągnę, no. I w środku, już wam pokazuję, materiał wygląda tak. Taki milutki, nie wiem co to tam będzie. Ja się nie będę się wymądrzać, bo nie znam się na materiał. Z tyłu jest jedna kieszonka, widać? Tak, taka jedna kieszonka. Także takie spodnie długie, gdyby gryzły komary i myszki. Następne krótkie, my wiecie co, my jak nie chodzimy do sklepu, to nie chodzimy, a jak idziemy, to kupimy od razu i mam święty spodnie. No ja rok temu ostatni raz spodenki kupiłem. Jak nie więcej. One i tak płowieją później na słońcu. Tamte są bardzo podobne do tamtych, też rozmiar XXL. Też kieszonki fajne. Na zameczek, tu jest jedna kieszonka, dwie. Dwie kieszonki, z tyłu wyglądają tak, też jedna kieszonka. No. Materiał taki bardzo przewiewny, bo nawet telewizor widzę. O, tak wygląda w środku materiał. Nie będę mówić co i jak z materiałami, bo ja się po prostu no nie znam na tym. Nie jestem krawcową i nie znam się. A te mówiłam ile kosztowały? Nie wiem, ale chyba tak. Chyba nie. Tesco, bo spodań 40 zł. Także ceny uważam, że są dobre. Te też 40 zł. Podobne do tamtych, tylko że inny kolor, bo ty sobie inne kolory po prostu pobrałeś. Tak. Też fajny materiał, zamki. Tak, zamki w kieszonkach, żeby nic nie zgubić, telefon. Materiał w środku wygląda tak. Też taki cieniutki, fajny. Tak, cieniutki. Cieniutki, przewiewny. Także jeszcze takie, bez kieszonki z tyłu. Bardzo fajne. I na tym właśnie nie będzie nic widać. Czy gdzieś usiądziesz na ławce, czy coś, to nic nie będzie widać. I taką koszulkę, ale to jest z Bontrixa. Mam takie same czarne. Granatowe. No. Bo mi się spodobały. No, fajnie się ją nosi i w Bontrixie nie wiem, ile za nią dałeś. 50 czy 60 zł, jakoś tak. No i dobra. No. Teraz ciuchy Beci. 35 zł. Rozmiar 44. Taka spódniczka. Bardzo przewiewna. Na lato, nie wiem czy to widać, tutaj ma takie jedno odcięcie, tak, marszczenie i drugie odcięcie, marszczenie. Ja mam 1,64 m i ona mi sięga za kolano. Bliżej tak wygląda materiał. Nawet nie trzeba prasować, więc bardzo fajnie, gumeczka będę miała, żeby biegać. Następne spodenki, rozmiar też 44, te się spodenki nie... Bo spódniczka się naciąga. Tu jest materiał raczej nie naciągliwy. Tu gdzie gumka jest, to tak, ale tu materiał się nie naciąga. Dwie kieszonki z przodu do tego ten, a jak to się nazywa? No ten tak. Materiał wygląda z bliska tak. O. Trzeba będzie go chyba prasować i podejrzewam, wzięłam większe, bo one mają ten materiał, że mi się zdaje, że on się zrobią się mniejsze po praniu. Tak, takie tu rozporki mi sięgają za tak dość dużo, znaczy tak do pół łydki można nawet powiedzieć. No, tak dość dużo za kolano. A i te spodenki kosztowały 30 zł. Kupiłam sobie szal, ja bardzo lubię. On kosztował 15 zł. Piękne przyszły szale. Jeżeli ktoś lubi, to naprawdę piękne z taką o. To jest taki na lato szal, na wiosnę, z taką ładną koronką i on kosztował 15 zł. Taki bardzo delikatny. Dobra, to jest szal. Następne spodenki. Rozmiar tu akurat weszłam w 42, bo jest po prostu materiał bardziej taki, który się naciąga, poddaje. Takie. No sznurek, gumka. Tak, dwie kieszonki takie. Tu są kieszonki takie naszywane, o. Widzicie? Tak, tu są, to jest naszyta kieszonka. Z tyłu kieszonek nie ma. To są takie shorty i za shorty zapłaciłam 30 zł. Czarne. Dwa razy koszulki po 10 zł.
Tak, to dla mnie. Takie zwykłe koszulki po 10 zł. O, bardzo fajna jakościowo. Jest po prostu. O. Bardzo fajna jakościowo. Taka, o, to mam akurat L-ki. Tak. Jedna taka ciemny siwy. Wzięłam za 10 zł i jedną za 10 zł jasny siwy. To jest to samo też L-ka. Widać? Widać. Następna. Następną w Kiku wzięłam taką. Rozmiar, już Wam mówię, rozmiar L-ka i to jest cena 20 zł. Słuchajcie, jak za 20 zł to naprawdę bardzo fajna koszulka. Taki ma nadruk, takie, to jest klejone, to nie jest wyszyte czy coś. Złote listki. I te złote listki są tylko po jednej stronie. Z tyłu jest czarna. Rękawki króciutkie, to one nie mają takich, o, no takie króciutkie rękawki. Przymierzałam, bardzo fajnie wygląda. Nie jest taka krótka, bo ja nie lubię takich krótkich bluzek, co nie, tylko takie raczej dłuższe. Z tyłu jest ciut dłuższa, ale to jest naprawdę, to jest około 2-3 cm. O, że z tyłu jest dłuższy niż przód. Taką samą za 20 zł wzięłam białą. Identyczna też L-ka, też 20 zł. Listki, tak jak mówiłam, są naklejane. Też, o, przód tutaj też chyba będzie widać. Przód jest krótszy o 2-3 cm. Z tyłu biała. I ona też 20 zł kosztowała w Kiku. Następna. Ale macie dzisiaj. W to akurat kupiłam M-kę. To jest taki materiał, który się nie skurczy mi już po praniu. Wiedziałam, że, bo już miałam z tego i dlatego nie brałam większego. To jest M-ka. On kosztował 20 zł też. I to jest bluzeczka, słuchajcie, taka. O, zaraz Wam pokażę. Pod szyją, nie wiem, takie widać, czekaj, tak. O. Taki sznureczek taki wiązany. Taki sznureczek zawiązywany, rękawki krótkie, materiał bardzo przyjemny, bardzo fajny. O, coś takiego. Taki róż, to jest granat z różem i troszkę białego. Tak. I teraz będą dwie rzeczy z Bontrix. Wzięłam, to jest rozmiar L-ka. Ona kosztowała 40 zł. Tak, a ten wzór mi się bardzo podobał. Tak. Z tyłu czysta. I to jest taki niebieski. Niebieski kolor. Jasny niebieski. Taka. I nie pamiętam, ile one kosztowały. 80 zł, czy jakoś tak, z Bontrixa. To jest rozmiar M-ka. Tak, M-ka. 40 na 42. No dlatego mówię, no rozmiar rozmiarowi nierówny, a to nie brałam, bo to jest materiał też, który mi się nie skurczy. To są takie za kolano, troszkę tak jakby do pół łydki, z takim ściągaczem. Bardzo materiał taki jak na koszulki, jak na lato. Jak na koszulki, dwie kieszonki tutaj z przodu, z tyłu nie ma kieszonek. No i oczywiście gumka i... sznurek, materiał lekko się rozciąga. Także coś takiego zakupiliśmy. Boże, ale się nagadało. No ja nie wiem, to chyba jest oddzielny film. No ja nie wiem, no jak chcesz. A coś miałam mówić. Ci, co mają ten, zwierzaki. Jeżeli kupicie sobie suszarkę do prania, taką jak pralka, to wszystkie możecie kupować czarne ciuchy, ponieważ wystarczy włożyć na 10 minut do suszarki i wyciągacie, że nie ma żadnego kłaczka. No, także to by było na tyle. Także jak się filmik podobał? Tak, to łapka w górę. Subskrypcja. I subskrypcja. No. I widzimy się na następnych filmikach, ale się normalnie namęczyłam. Trzymajcie się. I tak, do zobaczenia. Pa, pa.